Siemaczko, to jest Peter, a to jest tryb kariery, tak, tryb kariery FIFA 14. Tutaj zagramy sobie tryb kariery i kupiłem sobie bogatego inwestora. Tutaj można go kupić w sklepie tam FIFA, wiecie, jak się te XP, bo i te FCC. I zagramy drużynę Bradford City. To jest dowolna drużyna, sobie po prostu wybrałem, bo mają fajne stroje. Będziemy grać na profesjonal, czyli zawodowcu. Będziemy grać 4 minuty. To będą euro i tak. Aha. No i teraz wam powiem, że głos będę dogrywał, ponieważ jak nagrywałem normalnie na żywo głos i to wszystko, to odcinek trwał z tymi wszystkimi transferami, bo to będzie taki odcinek transferowy bardziej, trwał 50 minut, a wątpię, czy ktoś chciał oglądać 50 minut, jak ktoś nawala, wkurza się, robi transfery itp. Więc robię tak, pokażę wam te ustawienia moje, pokażę co wymagają od nas. I na końcu będzie cięcie i pokażę wam mój, jak już skończę okienko transferowe i pokażę wam mój skład, do jakiego doszedłem. Teraz widzicie na ekranie pobieranie składów, bo chcę grać najnowszymi składami, ponieważ tym starym to się moim zdaniem nie opłaca. Nie opłaca. Tak. Nie, że się nie opłaca, to po prostu głupia się gra. Ja lubię zawsze grać nowymi składami. No dobra, i chciałbym poruszyć teraz sprawę, dlaczego tak długo nie było przez tych filmików, był tylko ten weekend piłkarski. Dlatego, że grałem dużo meczy w FIFA Ultimate, żeby nabić sobie ten 13 level i mieć tego bogatego inwestora. No i się mi zachciał tak grać, no. I niedługo prawdopodobnie może być piłkarski vlog lub vlog piłkarski, nie wiem jak to nazwę, o transferach. A transfery to naprawdę nie zrobiły. Podobno podano, że Bale kosztował 270 milionów chyba, tak, chyba 270 milionów, nie wiem dokładnie. 270 milionów, a nie te 100, co mówili. Więc naprawdę jest... No naprawdę jest... Nie wiem co, ale coś jest. O, fenomen. Że w lidze hiszpańskiej, gdzie już zawodnicy niektórzy nie mają już na kontrakty i w ogóle w Hiszpanii to jest kryzys, to Real kupuje zawodnika, który by nie będzie grał tak dobrze jak Ronaldo, a Ronaldo kupi za 94 miliony, a Bale'a za 270. Ale nie wiadomo, to są plotki i musiałbym jeszcze dokładnie sprawdzać i dlatego niedługo będzie vlog. O dobra, tutaj one są 1.32 pucharu Anglii. FA Cup to jest chyba tak. FA Cup. Tutaj szef Exus. Dobra. To są transfer marketing open, tu scouts, to mnie nie obchodzi, asystent mnie nie obchodzi, o dobra. Brawo, i tu u nas wymagają, żebyśmy byli w górnej części tabeli. To jest naprawdę wyczyn. No, dobra, tu już było to cięcie i tu jest skład, tu na bramce jest McLean. Na prawej obronie jest Kebak Cesai, na środku obrony Everton z Kamińskim. Na lewej obronie jest Gerard Bunoza, na defensywnej pomocy jest Matuszczyk i Mahlangu, zaraz się za tym mają. Na prawej stronie ma Igbone, na SPO jest Maki Steven, tu jest Jakub Kasecki na lewym skrzydle, a na ataku jest Pezus Nkuluma. Miałem tam, żeby był ten Wallison, ale nie. Dobra, więc to było w tym odcinku na tyle. Jeśli film ci się spodobał, zlajkuj, napisz komentarz, bo uwielbiam czytać komentarze, uwielbiam wręcz. Jeśli w kanał się podoba, to zasubskrybujesz, by oglądać więcej tej serii. I co? No i to by było chyba na tyle, więc siemaneczko, to był Peter, a to była FIFA 14, tryb kariery. Siemaneczko.